preferuję kino zależne od mojego nastroju. To nie jest tak, że jestem sfokusowany tylko i wyłącznie na jeden gatunek filmowy. Jeżeli są wieczory, kiedy chcę się absolutnie rozerwać i bardzo dobrze bawić, to wybieram takie filmy, które przede wszystkim sprawiają mi radość i przede wszystkim odprężenie. Ale też z drugiej, na przykład z drugiej strony, wszystkie filmy Obcego, czyli Aliens. Od Ósmy Pasażer na Nostromo przez Dwójkę, Trójkę. Uwielbiam widowiskowe kino, czyli na przykład filmy katastroficzne. Był taki film 2012, czekałem strasznie, bardzo długo na tą pozycję. Trailery były bardzo zachęcające, no okazało się, że jednak to jest mistrzowie Hollywood, tak potrafią zmontować trailery i tak zachęcić do pójścia do kina, że się pójdzie, po czym jest lekkie rozczarowanie, ale efekty specjalne są naprawdę bardzo, 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 bardzo budujące i bardzo, bardzo wręcz powalające. Są dni, kiedy oczekuję czegoś więcej od kina i wtedy sięgam po repertuar bardziej ambitny. Uwielbiam na przykład filmy, które mnie też wzruszają. Kolor purpury obejrzałem co najmniej kilka razy. Ojciec Chrzestny, no ja powiem szczerze, że niedawno jeszcze raz sięgnąłem do tej pozycji filmowej i Marlon Brando, który jest absolutnie geniuszem aktorskim, absolutnie mnie zafascynował jeszcze raz. To jest absolutny kurz aktorski, sposób pokazania w scenografii, sposób pokazania plenerów. Jest naprawdę sposób co najmniej mistrzowski zrobiony. And I refuse to be a fool. Dancing on the string held by all those big shots. Bardzo lubię polskie kino i wszystkie filmy Smarzowskiego, takie jak, nie wiem, Wesele, Dom Zły czy Róża. One są bardzo odważne, czasami wręcz brutalne. Smarzowski też nie pokazuje to w taki oczywisty i jednoznaczny sposób. To jest właśnie chyba fenomen tego reżysera, polega na tym, że to jest bardzo ciekawy i sprytny sposób zrealizowany. Boga się nie boisz. To jest strzelan z karabinu snajperskiego. Ja nic nie wiem, sąsiadom się dom spalił. Kolor purpury i ostatnia scena, Whoopi Goldberg spotyka się ze swoją siostrą, jest naprawdę piorunująca. Jest piorunująca i zawsze, wstyd się może do tego przyznać, ale łzy w oczach są. To jest absolutnie genialny film, tak jadący po emocjach i tak powodujący refleksję nad tak naprawdę, co jest w życiu ważne, że no ale to też trzeba mieć nastrój, żeby do takiego filmu wrócić. Pamiętam siebie jako dzieciaka i pierwszy raz, kiedy oglądałem film E.T. I ostatnia scena, kiedy już E.T. odlatuje na swoją planetę i scena pożegnania. To jest scena taka dla mnie dosyć symboliczna i zawsze, ilekroć będę wracał do tego filmu, a czasami zdarzyło mi się wrócić, to zawsze ta ostatnia scena będzie przywoływała te moje, nie wiem, moje 7 czy 8 lat, kiedy pierwszy raz obejrzałem film. Randka. Myślę, że Bezsenność w Seattle jest odpowiednim filmem. Dlatego, że takich komedii romantycznych już się niestety nie kręci, a te, które pojawiają się na przykład jako propozycje polskiego kina, absolutnie są nie do przyjęcia. Miss Scarlett in the broom closet with the radio.
filmy z Meryl Streep. To jest moja absolutnie ulubiona aktorka. I od komedii, na przykład Ze śmiercią jej do twarzy, po jeden z ostatnich filmów, czy to jest Wątpliwość, czy Iron Lady. To jest absolutny kunszt Meryl Streep. Absolutny geniusz aktorski. Ona pewnie by potrafiła zagrać i krzesło, i wieszak. And watch your character, for it becomes your destiny. And it is my duty. The ambition that's got me in this, our ambition. And the rest of us, me, the children, we can all go to hell. Ze śmiercią do twarzy, też Meryl Streep. No to jest zupełnie inna strona tej aktorki, komediowa. Ja powiem szczerze, że parę gagów znam na pamięć z tego filmu i to, w jaki sposób ona potrafi zagrać komediowe sceny, jest naprawdę powalający. Oh, please, you're insane. Z drugiej strony na przykład Mamma Mia, totalnie rozrywkowy film i to, w jaki sposób ona na przykład próbowała śpiewać Meryl Streep na ekranie. Powiem szczerze, że kompletnie nie przeszkadzało mi to, że ona nie potrafi śpiewać, ale tak to świetnie zagrała, że ona śpiewa, że kompletnie mi to nie przeszkadzało, że ona ma jakieś braki wokalne. So who is your dad? Why? I don't know. Never let you go. It's very Greek.